Drodzy Państwo, to jest kawior czerwony. Jak Państwo wiedzą, kawior czerwony powinien być 9-minutowy, ponieważ 10-minutowy jest zbyt słony, a 8-minutowy jest zbyt kleisty, więc to jest bardzo ważne, żeby on... Przyrządzenie, jak Państwo wiecie, kawioru jest bardzo proste, bo po prostu trzeba go wrzucić do wody na 9 minut do roztworu soli, prawda? Tylko roztwór musi być właściwy, to jest taki roztwór, żeby jajko się w nim unosiło, w tym roztworze. Znaczy nie opadło na dno i nie pływało po powierzchni, tylko unosiło się taki roztwór i po prostu trzeba wrzucić na 9 minut kawior. I po 9 minutach jest idealny do spożycia. Rączka sama szuka kieliszeczka później. Dobra, jak mówią tam, że kawior bez wódki, tylko psy żrą. No to... Podobnie zresztą mówią o struganinie. O tak, to jest struganina. Struganinę. Słucham pana. Właśnie wspominał pan tu o kawiorze i również o wódce. Przyznam się szczerze, przeczytałem pana książkę z zainteresowaniem zresztą. Tak zastanawiałem się, jak pan w ogóle przeżył ten podróż. Ponieważ w ciągu 35 ja pomijam te ekstremalne warunki, które były. Powiedzmy również i bytowania, i podróżowania. Ale sam pan pisze, że w ciągu tych 35 dni to bodajże było takich spotkań 19. Takich lepszych, ale były też jeszcze te pomniejsze. Takie tu nie warto rachować. Tak, to jest problem, który mam. Mam w tym w ogóle w Rosji problem, bo ja jestem normalny człowiek, lubię się napić. No nie muszę, ale lubię. Ale ile można? No wyobraźmy sobie, że ja mam takich spotkań 3 dni. Nie? To się już robi problem. Ale to jest Państwo, to jest tak. Dobrze, że jest tak. Tak, tak. A ile uciekło wtedy? Ale no, nic właśnie nie ucieka. Nie, to jest właśnie, no mam z tym problem, bo ja, jakby, wiecie pan, ja jestem tam w pracy, to jest, jakby, kiedy wyjeżdżasz w tak zwaną delegację, w tak zwany teren, jak to starzy reporterzy mówią, to jest najbardziej intensywny moment twojej pracy, jaki może nastąpić, bo tu nie możesz sobie zrobić wolnego, bo tu masz wszystko dokładnie wyliczone, bardzo precyzyjnie wyliczone, masz wizę, która się skończy, masz pieniądze, które się skończą i musisz wyjechać i bardzo często masz też bilet powrotny i musisz w tym czasie się wyrobić. Ja bardzo często biorę sobie ten bilet tak zwany otwarty, ten, który nie ma daty powrotnej, ale wiza może wytrzymać 3 miesiące. No i przede wszystkim pieniądze się skończą. Ja tu miałem okazję, no, dostałem te 100 tysięcy rubli, mi spadło z nieba, więc z forsą było w tym momencie troszkę lepiej, ale to jest tak, ja nie mogę przebarłożyć jakby dnia żadnego. Ja muszę po prostu bardzo intensywnie od świtu do nocy sobie, proszę Państwa, intensywnie pracować. Ale wyobraźcie sobie, można książkę pożyczyć od Pani? I wyobraźcie sobie Państwo, i do tego Jurija. Tak, w ogóle. Jurija spotkałem przypadkowo. Wszedłem na jego złomowisko, oglądam jego motor, to te wszystkie badziewie, które tam stoi, poranek, bruz. Z Santiago wychodzi Jurij, taki wielki, wspaniały wiet. Piękny, witalny mężczyzna, taki w marynarskiej czapce, w białym golfie. Piękny, jakbym był babą, natychmiast bym się zakochał. Na tam twarz śniegiem, wysmarkał się taki. No wiecie Państwo, nie? Piękny mężczyzna. A ty kto? Jak Pani powiedziała? Zabiec Alfa. To nie jest dobre porównanie. Ja wiem, co Pani ma na myśli, ale to nie jest to. Ty kto? Ja mówię, no tam. Jacek, korespondent z Polski. No to chodź na herbatę. Która okazała się koniakiem, prawda? Ale... I drodzy Państwo, i co wy wyobraźcie, i pamiętacie, dwie doby gadaliśmy, tak? To co by nie było, to wiadomo, że przez te dwie doby facet, muszę z faceta wypluć flaki. Że on na pewno przez te dwie doby niczego nie zdołał ukryć. I nie zdołał. I wyobraźcie sobie, że ja bym powiedział, nie Jury, przepraszam cię bardzo, może daj herbaty, bo ja nie mogę pić, rano nie piję. I byśmy przegadali 2 godziny, może, w ogóle. Byśmy wypili tą herbatę, ja bym sobie poszedł. Jury by gardnie nie otworzył. Rozumiecie Państwo, na czym polega trudność? Nie mogę odmówić. A nawet niech to nie będzie na początku. Niech to będzie... Nie, to jest szoferka innego Jurija.
Był szoferka Kamaza, w którym podróżowałem i tam zatrzymaliśmy się na noc, więc już właśnie flaszeczka się też pojawiła. No i on mi o to swoich żonach opowiadał. Ma dwie żony na dwóch końcach z trasy kołymskiej. I jeździ między jedną a drugą. Jedna droga, facet całe życie, tak. Nasz się prosi, żeby mieć życie i na jednym, i na drugim pełne, stuprocentowe, nie? No i on mi o tym opowiada. A ja powiem, nie, Juri, bo to też Juri, ja nie piję, żonie obiecałem, że nie będę. Jestem świadkiem Jehowy, nie piję. Albo jestem suchym abstynentem. No, zrywanie bogów. Rozumiecie Państwo? Słyszycie, jak zgrzyta, nie? Samo to. Ty se pij sam, ja nie będę. To pogadamy? Oczywiście, że nie. A szczególnie, proszę Państwa, wyobraźcie sobie, jesteśmy, nie, trzecia, czwarta godzina spotkania, rozmowy. Coś trzeba przez te 4 godziny robić, poza tym, że się gada, nie? Rozpoczynać, co się rozpoczyna? Normalne życie. Dlaczego ja używam dyktafonów? Co to jest niby takie mało zawodowe? A no bo ja potrzebuję czegoś takiego, co z Państwem potrzebuję. Potrzebuję patrzeć w oczy człowiekowi. Potrzebuję się powygłupiać, pomachać rękoma. Musimy zjeść, po godzinie człowiek jest głodny. Czy mam rację? Ręce zajęło. No to mam siedzieć, notować? Powiem, poczekaj, przed którym nie zdążyłem. Muszę wyjść ze swojej roli, zapomnieć, kim jestem. Prawda? I co? I normalnie nowego kumpla mieć.